Za nami wielkie otwarcie parku rekreacyjno-sportowego, czyli nowej inwestycji gminy Kozienice, zlokalizowanej u zbiegu ulic Warszawskiej i Legionów. Były występy artystyczne, konkursy z nagrodami, liczne niespodzianki i oczywiście występy gwiazd. W sobotę wystąpiła Roxy Węgiel oraz tancerze z grupy Volt Agustina Eguroli, a w niedzielę najlepsi z najlepszych, czyli Stanisław Sojka i Halina Frąckowiak. Uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości miało miejsce w sobotnie popołudnie 15 lipca. Oprócz burmistrza w otwarciu uczestniczyli parlamentarzyści ziemi radomskiej Anna Kwiecień, Marek Suski i Stanisław Karczewski, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, starosta Krzysztof Wolski, projektant inwestycji Robert Skitek i wykonawca Tadeusz Wojtysiak z firmy Wojtpol. Ten obiekt kosztował 13 milionów. Ale co ważne, mieszkańców gminy Kozienice nie kosztował ani złotówki. Pieniądze zostały pozyskane z środków zewnętrznych. 10,5 miliona z programu Polski Ład i 2,5 miliona z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przede wszystkim chcieliśmy, aby w ten pusty plac tchnąć życie i oddać go w ręce mieszkańców. Po to, żeby był miejscem, które integruje naszą wspólnotę lokalną, które buduje więzi międzyludzkie, międzypokoleniowe, które daje wiele radości, a także możliwość całym rodzinom spędzania wolnego czasu. Od zaprezentowania koncepcji zagospodarowania tego terenu do realizacji minęło niespełna półtora roku. Obiekt podzielony jest na dwie strefy. W strefie dziecięcej są dwa wodne place zabaw. Obok nich znajduje się integracyjny plac zabaw dostosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejna to strefa leśna, idealna do odpoczynku. Znajdują się tam m.in. drewniane kładki, ławki, leżaki, klimatyczne wodotryski. Strefa trzecia, najbardziej wielofunkcyjna i uniwersalna, to plenerowa scena, na której cyklicznie organizowane będą różne wydarzenia. Jest to największy w regionie tego typu wielofunkcyjny obiekt. Chcieliśmy też, żeby ten obiekt był jak najbardziej wkomponowany w środowisko naturalne. Jak Państwo widzicie, tam gdzie było możliwe, wykorzystywaliśmy materiały przyjazne środowisku naturalnemu. Cała drewniana infrastruktura, misy dla ptaków, dla owadów, gdzie mogą napić się wody, ale także kilkanaście tysięcy nasadzeń, drzew, krzewów, kwiatów, roślin. To wszystko będziecie mogli obserwować z roku na rok, jak ten obiekt będzie piękniał wraz ze wzrostem tej całej zieleni. Burmistrz podziękował też osobom, dzięki którym ten obiekt powstał, czyli parlamentarzystom za wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania, 15 radnym, którzy poparli pomysł utworzenia tego parku w tym miejscu, a także projektantowi i wykonawcy za podjęcie się wyzwania oraz swoim zastępcom do spraw społecznych i technicznych, dyrektorom i pracownikom Urzędu Miejskiego, a w szczególności mieszkańcom za dobre słowo i motywację do dalszej pracy. Kozienice są pięknym miejscem do życia, że to jest szczęśliwe miejsce do życia. Ja się obiema rękoma pod tym podpisuję. A to dlatego, szanowni państwo, że macie wspaniałego gospodarza. Gratuluję panie burmistrzu, gratuluję wszystkim państwu. Wierzę głęboko w to, że będziecie znakomicie się bawić tutaj, nie tylko dzisiaj, ale w każdą wspaniałą pogodę i nie tylko, także życzę Państwu wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, pan burmistrz powiedział, że to jest największy obiekt w naszym regionie. Ja uważam, panie burmistrzu, że jest najpiękniejszy w naszym regionie i panu gratuluję, dziękuję. A pani poseł podpowiada, że najpiękniejszy nie tylko w naszym regionie, ale najpiękniejszy w Polsce. Życzę Państwu dobrej zabawy i niech to miejsce Wam służy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać Was. Powiedzcie, fajne tu jest? Super! Super. A Tobie się podoba? Tak, podoba mi się. A może komuś się nie podoba, to rękę w górę. Wszystkim się podoba. Bardzo, panie burmistrzu, dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten program wsparcia rządowego dla takich inwestycji. Ta inwestycja pokazuje, że pan burmistrz połączył pokolenia. Czyli mamy i młodzież, która tutaj, dzieciaczków, które czekają z utęsknieniem na to, żeby ta pierwsza woda poszła w ruch. Jak również mamy babcie, mamy rodziców, którzy za chwilę, po prostu na pewno jutro, nie omieszkają tego miejsca odwiedzić.
jak już ta woda będzie, jak to wszystko będzie po prostu tyskało i będzie ta przyjemna atmosfera. Po przemówieniach okolicznościowych gospodarze i goście przeszli w towarzystwie trzy liderek na plac wodny, gdzie odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi i wypuszczenie balonów z helem. W trakcie dwudniowej imprezy organizator wydarzenia, czyli gmina Kozienice, przygotowała moc atrakcji. Na scenie plenerowej dla najmłodszych był familijny koncert interaktywny Fionka dzieciom, konkursy z nagrodami przygotowane przez Bibliotekę Publiczną oraz pokazy taneczne. Wystąpiła m.in. znana grupa Volt Agustina Eguroli. Mieli oni trzy wejścia i za każdym razem ich występ nagradzany był gromkimi brawami. Tancerze z grupy Volt poprowadzili też animacje taneczne dla młodych widzów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Doskonale zaprezentowały się też trzy liderki z ogrodu Jordanowskiego, trenujące na co dzień pod czujnym okiem trenerki Anny Soboty. Wystąpiły trzy grupy – Gwiazdki, Ogniki i Energia. Była też wspólna fotografia z trenerką i panią dyrektor Urszulą Strzelczyk. Gwiazdą sobotniego wieczoru była Roxy Węgiel, a na jej koncert przybyły tłumy młodzieży. Roxy zaśpiewała swoje największe przeboje, czym porwała kozienicką publiczność. Pierwszy raz mogłam gościć tutaj w Kozienicach i było naprawdę niesamowicie. Dziękuję Wam, kochani, za przepiękną energię. Naprawdę dostarczyliście mi dużo pozytywnych emocji, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. Ja się świetnie bawiłam, mam nadzieję, że publiczność w Kozienicach również. Dodatkowo okazało się, że właśnie w sobotę, 15 lipca, Roxana obchodzi swoje imieniny. Były więc kwiaty i życzenia od burmistrza Piotra Kozłowskiego oraz gromkie 100 lat odśpiewane dwukrotnie przez fanów Roxy. Moi fani zawsze pamiętają, moi najbliżsi też, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Liczy się pamięć w tym dniu i no mega miłe. To naprawdę było bardzo, bardzo miłe. Serce mi rosło na tej scenie dziś. Dziękuję. W niedzielne popołudnie 16 lipca na letniej scenie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Kozienicach, a także absolwentka placówki Katarzyna Hałdaś, chór Fermata oraz Natalia Wilczek z zespołem, czyli z Olgą Nowakowską i Marcelem Dzięciołowskim. Po Szkole Muzycznej przyszedł czas na koncert Stanisława Sojki z zespołem. Ten znany i ceniony muzyk zaprezentował różnorodny repertuar. Gramy stare piosenki, gramy rzeczy poetów, bo długie lata zajmowałem się pisaniem muzyki do poetów. Są też rzeczy najnowsze, a ponieważ wszyscy jesteśmy jazzmenami, czyli muzykami improwizującymi, no to właściwie za każdym razem zdarza się coś, czego nie było. Improwizacja to jest z jednej strony komponowanie w czasie rzeczywistym, a z drugiej strony to jest gwarancja, że człowiek się nie będzie nudził. Stanisław Sojka występował w Kozienicach po raz pierwszy. Korzystając z okazji, podpytaliśmy o wrażenia. Jest to nowy obiekt i gratuluję, bo to jest bardzo miłe, że ludzie mogą przyjść, cieszyć się wodą, jakimś cieniem, ławeczkami. To tylko dobrze. Z całego serca pozdrawiam mieszkańców ziemi kozienickiej. Kozienice, królewskie miasto i to, że się czuje. Z całego serca pozdrawiam. Po Stanisławie Sojce przed licznie zgromadzoną kozienicką publicznością wystąpiła dama polskiej estrady Halina Frąckowiak. Pani Halina występuje i koncertuje od 60 lat i jak widać kontakt z publicznością dostarcza jej dużo pozytywnej energii. Na koncercie usłyszeliśmy jej największe przeboje, jak Papierowy Księżyc, Mały Elf czy Dancing Queen. Zaprezentowałam repertuar, który wiem, że Państwo lubią, chcą tego słuchać, bo to są znane
znane piosenki, ale także niektóre, które ja szczególnie lubię i od dzieciństwa mam je w sercu, jakby Summertime czy Like a Natural Woman. Państwo, publiczność właściwie nie była gotowa zakończyć ten koncert. Ja może też bym jeszcze i śpiewała, no ale chyba przedłużyliśmy bardzo, także czas już trzeba było powiedzieć dobranoc Państwu, ale pozostanę na pewno z bardzo dobrym wspomnieniem. Ja śpiewam tyle lat, tyle tych koncertów już zagrałam, jestem bardzo szczęśliwa, że śpiewam tyle lat. Oprócz koncertów na scenie, tłumy kozieniczan i gości korzystało z atrakcji, jakie zapewnia park rekreacyjno-sportowy. Wśród najmłodszych największym powodzeniem cieszyły się wodne place zabaw i zjeżdżalnie. Starsi chętnie odpoczywali w strefie ciszy. Były też niespodzianki, maskotki, czyli postaci z bajek, które rozdawały dzieciom w sobotę lody i lizaki. Szaleństwo na wodnych placach zabaw trwało zarówno w sobotę do późnego wieczora, jak i w niedzielę. A że pogoda była upalna, radości nie było. Do końca. Tą dwudniową imprezę poprowadził prezenter Wojtek Szymański. Organizatorem wydarzenia była gmina Kozienice. Siedemnastego lipca kozieniccy policjanci obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczęto od mszy w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża, koncelebrowanej przez proboszcza parafii księdza Dariusza Sałka, księdza Tomasza Pastuszkę, kapelana Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach i księdza Adama Głuszka. Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej pensjonatu Caceris. Tu dowódca uroczystości, komisarz Artur Leszczyński, komendant komisariatu policji w Gniewoszowie, złożył meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, inspektorowi Piotrowi Janikowi o gotowości do uroczystej zbiórki. Po przywitaniu się komendanta ze sztandarem komendy i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych powitał komendant policji w Kozienicach, inspektor Sławomir Rek. Przypomniał, że funkcjonariusze od ponad 100 lat stoją na straży codziennego bezpieczeństwa obywateli, często narażając życie po to, by chronić życie, zdrowie i mienie innych. Podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom policji za zaangażowanie, profesjonalizm i poświęcenie. To wszystko przekłada się na wyniki i powodzenie wielu akcji i działań. Nasi policjanci pracują rzetelnie. Nie dałoby się tego zrobić, gdyby patrzyli na zegarek, gdyby nie ich ponadprzeciętne zaangażowanie. I za to jeszcze raz z tego miejsca i w tym gronie bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji Święta Policji życzę wszystkim policjantkom, policjantom, a także wspierającym ich pracownikom policji naszego powiatu przede wszystkim dobrego zdrowia, spokoju, radości. Życzę spełnienia wszystkich planów, zamierzeń. Życzę, aby owocem każdego dnia ciężkiej służby i pracy było poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale także szacunek i uznanie społeczne. Słowa podziękowania komendant skierował też do obecnych na spotkaniu gości za ich wsparcie i pomoc we wszystkich działaniach policji. Ważnym punktem obchodów było wręczenie 23 funkcjonariuszom aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz medali związkowych. Akty mianowania wręczyli inspektor Piotr Janik oraz inspektor Sławomir Rek. Wręczono też medale 30-lecia NSZZP oraz za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medale otrzymali podkomisarz Ilona Tarczyńska, aspirant sztabowy Patrycja Zaborowska, aspirant Marek Gizicki, ksiądz Tomasz Pastuszka, kapelan kozienickich policjantów oraz Dorota Stępień, zastępca burmistrza gminy Kozienice, a także Hubert Czubaj, wójt gminy Głowaczów. Złotą odznakę dla NSZZPP otrzymała Marlena Kocyk. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Piotr Janik, odczytał list komendanta wojewódzkiego policji nadinspektora Waldemara Wołowca z życzeniami dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników kozienickiej komendy i podziękowaniami za pełną poświęcenia służbę i pracę. W imieniu parlamentarzystów głos zabrał senator Stanisław Karczewski, który zaznaczył, że dzięki codziennej pracy policji mieszkańcy czują się bezpiecznie. Podziękowania dla policjantów złożyła także wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska oraz zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, która odczytała też list od burmistrza Piotra Kozłowskiego. Poza gośćmi, którzy zabrali głos w uroczystości, udział wzięli też parlamentarzyści ziemi radomskiej Anna Kwiecień, Agnieszka
Agnieszka Górska i Andrzej Kosztowniak, wiceburmistrz gminy Kozienice Mirosław Pułkowski, przedstawiciele prokuratury rejonowej, służb mundurowych, w tym Straży Pożarnej w Kozienicach, Zakładu Karnego w Żytkowicach, leśnicy, przedstawiciele gmin powiatu kozienickiego, Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, Enei Wytwarzanie, kadra kierownicza komendy, emerytowani i wyróżnieni funkcjonariusze oraz ich rodziny. Uroczystość poprowadziła podkomisarz Ilona Tarczyńska. Obchody Święta Policji w Kozienicach zakończyły się złożeniem meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu przez dowódcę uroczystości. W poniedziałek, 17 lipca, w elektrowni Kozienice miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej. W wydarzeniu udział wzięła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W Polsce działa 7 takich dolin: Dolnośląska, Mazowiecka, Podkarpacka, Śląsko-Małopolska, Pomorska, Wielkopolska i Zachodniopomorska oraz jeden centralny klaster wodorowy. Głównym ich celem jest rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem i spalaniem wodoru. Centralną Dolinę Wodorową będą tworzyć podmioty z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz z południowego Mazowsza. Każda dolina jest specyficzna. Ta jest wyjątkowa ze względu chociażby na to, że łączy co najmniej 3 województwa. A ja wierzę, że docelowo i więcej. Kozienice mają swoją piękną, specyficzną lokalizację, która ułatwia takie inicjatywy. To, co jest też specyficzne w tej dolinie, to ten wątek gazowy. Każda dolina opiera się o potencjał swojego lokalnego przemysłu, swoich tych głównych zakładów. Tutaj ten potencjał gazowy jest wyjątkowy i mam nadzieję, że gazowo to nie jest ostatnia dolina, a przed tą doliną dużo zadań. Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów. Patrząc na listę podmiotów, które są zainteresowane tym wodorem z tej doliny, nie mówiąc o transporcie, czy to radomskim, czy to kieleckim, czy wielkim CPK-u, które na pewno z nadzieją czeka na tą dolinę wodorową, ale moglibyśmy rozwinąć jeszcze długą listę potrzeb ciepłowniczych i wszystkich innych, które przed nami w długim procesie transformacji. Ja życzę dobrej współpracy, wielu innowacji, ale przede wszystkim też takiego dobrego planu, który by nas doprowadził do jak największej produkcji, nie tylko do dobrych koncepcji, nie tylko do dobrych projektów potencjalnie wdrożeniowych, ale do jak największej produkcji wodoru właśnie w tej dolinie wodorowej. Wybór miejsca na podpisanie listu intencyjnego nie był przypadkowy. Jak wielokrotnie podkreślano, to właśnie w Świerżach Górnych w gminie Kozienice bije energetyczne serce Polski. Chcemy obniżyć emisyjność sektorów, również sektora energetycznego, dzięki wykorzystaniu gazu, mieszanki gazowej i w perspektywie czasu z coraz większym udziałem wodoru zeroemisyjnego. Stąd też z ogromną nadzieją i uznaniem tutaj muszę przyjąć projekt firmy Enea Wytwarzanie w zakresie zbudowania bloków gazowo-parowych o mocy ponad 2 gigawatów, które wezmą udział w najbliższej aukcji mocy. Trzymam kciuki za powodzenie tego projektu, bo będzie to, proszę Państwa, w technologii H2 Ready, czyli z możliwością zastosowania paliwa wodorowego. List intencyjny w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej podpisało kilkadziesiąt podmiotów, w tym prezesi 2 spółek działających w Świerżach, czyli Enei Wytwarzanie i Enei Elkogaz. W naszej grupie jest także jeszcze jedna spółka z siedzibą tutaj w Kozienicach, żeby być precyzyjnym, w Świerżach Górnych, czyli Enea Elkogaz. To jest ta spółka, która będzie budować bloki gazowe. Te bloki gazowe, co niezwykle istotne, będą przystosowane do współspalania wodoru. Liczymy na to, że zielony wodór wytworzony właśnie także tutaj będzie trafiał do naszych bloków. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, w tym burmistrz Piotr Kozłowski i starosta Krzysztof Wolski oraz przedstawiciele grup i spółek energetycznych, w tym Enei, środowiska przedsiębiorców i nauki, a także jednostek otoczenia biznesu.
17 lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poświęcona kwestii podwyżek wynagrodzeń w placówkach ochrony zdrowia. Jak podkreślił szef resortu zdrowia, od 1 lipca rosną wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia. W każdej grupie oznacza to podwyżkę o średnio 12%. To jest systemowe rozwiązanie, które powoduje, że co roku 1 lipca wynagrodzenia zarówno personelu medycznego, jak i niemedycznego we wszystkich podmiotach leczniczych są indeksowane. Ta skala podwyżek minimalnych wynagrodzeń jest naprawdę imponująca, bo w tym roku to jest wzrost w każdej grupie średnio o 12%. Jak patrzymy sobie na to, ile kwotowo wynoszą te podwyżki, to są to kwoty rzędu 700 do 1000 zł, w zależności oczywiście od grupy zawodowej, z którą mamy do czynienia. Adam Niedzielski podkreślił, że przygotowano rozwiązania, dzięki którym do systemu ochrony zdrowia łącznie w ciągu roku trafi ponad 15 miliardów złotych. To są naprawdę potężne pieniądze, one stanowią blisko 17% tego budżetu, który wydatkujemy w całości na zdrowie. I te 15 miliardów podzielone jest tak naprawdę na trzy podstawowe składowe. Pierwsza składowa to jest oczywiście kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Tutaj ten komponent szacujemy na blisko 7 miliardów złotych, ale to, tak jak mówię, jest część, to jest mniej niż połowa tej ogólnej kwoty, bo 7,5 miliarda złotych to są środki, które mają kompensować wzrosty cen, czyli taka indeksacja inflacyjna wycen. No i jest trzeci komponent, on jest może już stosunkowo mniejszy, bo wynosi około 700 milionów złotych i to jest komponent, który w taki specjalny sposób ma docenić szpitale powiatowe, czyli taki szpital, w którym między innymi dzisiaj się znajdujemy. Jak słyszeliśmy, na te 15 miliardów złotych składają się kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń, wzrost pozostałych wynagrodzeń i pokrycie inflacji oraz wzrost wycen w najbardziej podstawowych zakresach – interna, chirurgia ogólna, położnictwo. W przypadku naszego szpitala kwota kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia może wzrosnąć nawet o 30%. Minister zapowiedział, że 17 lipca placówki szpitalne otrzymają z NFZ nową wysokość ryczałtu. W ocenie Ministerstwa Zdrowia ma to przeciwdziałać zadłużeniu szpitali. Podczas konferencji głos poza ministrem zabrali też prezes NFZ Filip Nowak i senator Stanisław Karczewski, a o sytuacji i działaniach kozienickiego szpitala powiedział jego dyrektor Roman Wysocki. Panie ministrze, panie prezesie, serdeczne podziękowanie przede wszystkim za to, za wsparcie i za ten obecne jakieś propozycje, to jest jedno. Myślę, że poprzednie i w tej chwili pozwoli nam służyć jak najlepiej przede wszystkim społeczeństwu, bo do tego zostaliśmy powołani, a pan minister widzę, że stara się to, żeby ta opieka i ta usługa była jak na najwyższym poziomie. Poza parlamentarzystami ziemi radomskiej w konferencji uczestniczyli też przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i gminnych. Burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz starosta i wicestarosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski i Małgorzata Bebelska. W poniedziałek 24 lipca w kawiarni Kulturalna w CKA o godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką Eweliną Matuszkiewicz, autorką cyklu powieści obyczajowych, których akcja dzieje się w Kozienicach. Spotkanie połączone będzie z koncertem utalentowanego wokalisty młodego pokolenia Oliwiera Dębińskiego. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na wystawę malarstwa Joanny Klejbor pod tytułem Z natury. Otwarcie wernisażu odbędzie się w piątek 28 lipca o godzinie 17 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ulica Warszawska 29. Wśród publiczności zostanie rozlosowana praca autorki. Wernisaż będzie również transmitowany na żywo za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook na fanpage'u Kozienickiego Domu Kultury.
Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach zaprasza do udziału w letnim konkursie Oddaj krew w wakacje, będziesz bezpiecznie odpoczywać. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, które w tym czasie oddadzą co najmniej jeden raz krew oraz przekażą do oddziału rejonowego PCK w Kozienicach druk o oddaniu krwi podbity przez punkt poboru krwi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku, a wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas uroczystych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział rejonowy PCK w Kozienicach przypomina też, że krew oddawać można w specjalnym krwiobusie stacjonującym w każdą środę na parkingu przy ulicy Warszawskiej w Kozienicach, tak zwanym Małpikaj.